Cześć, siemano, jestem Gadipul i widzimy się znowu w Wiedźminie Trójce, w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy. I co? I nie ma co przedłużać, jedziemy za Wiesiemirem. Przepraszam za mój głos, w ostatnim odcinku nie było mnie słychać to bardzo. Przepraszam, miałem za blisko mikrofon i nie było mnie kompletnie słychać. Ale będę się starał, no, w przyszłych odcinkach to naprawić. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba królestw Radovida. Fotemerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciało. No widzisz. Oho. Jedziemy? Jeszcze odsunę. Będę ci? Co to jest? Gryfem. No i zarobił. O, no bez sensu, to fajnie. Bez sensu, jak tak można? Jak to widzę? Wesemira będziesz żyje. To Wesemir zabije ciebie. Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Jest i ta fryzura na grzybie. Na bogi! Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. Gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. To żeś go pocieszył? Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nie, nie zabiłem. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają, że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Nieźle. Co z tropem? Jak tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Nie można pomóc. Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale tu w białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Czyli co, że oni mogą ci nie domyślić? Napiłbym się dobrej rzetni, takiej chłodnej, wiem, prosto z piwniczki. To jedźmy. O, Wesemir. Nie kurde. Swoją drogą, gryf tak blisko wsi, to dziwne. Odpocznij. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. Wielu. A że ten coś ma paczuł na murach ciągłe pokręci. Tak było. Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i wiedźmak nic do tego nie wie. Ja pierniczę, to wiedźmina tak ze mną. O, piweczko.
Dlaczego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. No, też bym się wkurzył. O moim trupie! Ty się tak nie wyrywaj, chłopie, bo jeszcze ci ten... Łeb podlewają. Zaraz to pewnie jakiś Nilfgaard, bo... Jak nic nie się będzie czekał. Wiedźminy? A, no Wiedźmin. Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. To se nie pij, chłopie, ja cię nie zmuszę. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteś żeby tam ktoś gwinta pociskał? Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Określenie gryf nam się zaląg. Nie wiem, jakoś napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Piwo. Okej. Okay. Łódko kurczaka też może być. Dobrze, powiedzmy sobie jakiś dialog. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co? Owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. No. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. Ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Mogę coś kupić? Mogiem! To co jest? Ponoć karty warto zazbierać, bo to jest fajna minigierka. Wydam na to. O, fajny test. Ej? Wydałem bezsensownie hajs, mi się teraz mi się bardziej gdzieś przydał. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Dzięki, to wszystko. Okej. Okay. Jak to se wszystko, no to... Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Proszę ci, Geralt. Taka słaba mnie zwracać ci uwagi. W polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli pali. Oj, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, he? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. Szukam kogoś. Konspira. A my szukamy spokoju. Odejdź przy błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. E! Synek! A będę niemiły taki. Dalej, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel. A, to było to, Daxi, dobra. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś.
Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? To nie pijany był. Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Tak się nie robi. Ja tu używam znaków, proszę mnie przeszkadzać. Widzisz, piję dalej. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak piki i giery. Tylko, że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. No to facet opanował. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurckiej. Gerd, mam karty, ale... Wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerń i biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Stary, wojny się zrozumieć nie da. Tego nigdy jeszcze nie dokonał. Może wreszcie ktoś opisze wojny taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. A, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. No facet, to jest bardzo ważne. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. I według co na żony. Muszę iść, bywaj. Nie ten guzik. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. A ja se zagram. W sumie czemu nie? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. Zamieniam się w słup. Troszkę adekwatnie bym powiedział. To jest nasze miejsce 15. Dobra. Ale nie mogę wymienić, halo. No to wiem. Okay. Zobaczymy, z czym to się je. Bo mam kartę do gwinta przy sobie. W realnym świecie, ale nie powiem, żebym był jakimś mistrzem. Okej. Spoks. Mam nadzieję, że ogarniam. Tam jakie ma napisu. Tak, i to jest dobra magia. A pójdziemy tym środkiem. I co jest pasuje? Będzie remis czy coś? A może boty nie mogą pasować. Mm-hmm.
To jest co? O! Czekaj, bo on ma tutaj ten... jednostkę obrężniczą, tak? Tak. Ej, ale też mam. Ja też mam jednostkę obrężniczą, to mi się nie podoba. Tu jesteś. Kurtka na zaświecenie, a reszta na... No byłoby to w luinie honorowym nawet mógł rzec. Co robisz? Co robisz? Świetnie, to ja nie mogę zrobić, bo to jest strasznie. Gęstą mgłą. Nie mógł potraktować, ale... Wydaje się, że to przerąbię. Pasuje, bo mam jeszcze jedną rundę przed sobą niby, nie? Jest... Ej, no tak się nie robi. A może teraz wygram? Nie wiem, zarzucę sobie tym. Enemy spasował. Nie wiem, co to robi. A to to robi. Okej. Ki, rzucam to. A to już ciekawe. Mistrzem w tę grę! Okej. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Jakbyś kiedyś pieniądze? Był w Sedwurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stiepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Dobra, mnie na pewno nie ogra. Chociaż pewnie ogra mnie 500 razy. Gdzie się tak dalej do gry ta odpala? Okay. Okej. Co my tu mamy? Z tego mogę fajnie przyciągnąć? Co to jest? To też bez nic. Eliksir. I to mój miły przyjacielu. Pozdro dla tych, którzy czytali książkę tak troszkę. A ty? Nie ma talii do gry w gwinta. To jest? A jest! Dobra. A? Co to jest? Okej, no. Fajnie, dobra, ale... To jest dowódca, rozumiem. Tak, to jest dowódca. Przemieniając ich polityczne układanki na polu bitwy, ufam sobie i swoim zbrojnym. Ja wolę zostać na razie przy tym. A, mogę sobie ich powsadzać tutaj ten. Żeby... Dobra. Mam coś do nich w gardu? Okej. No, chyba tak, tak? Szukam kobiety. Jak wszyscy? Aha. Nie jak wszyscy. Ta pachnie agresnym i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. No, to widzisz? Poprawi ci nastrój.
Będę miły. Napiję się. Coś mi się wydaje, że... Możemy przejść do rzeczy. Widziałeś ją? Yennefer z Wankerbergu. Co? Skąd wiesz, jak się nazywa? Skąd ty to wiesz, śmieciu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Dople? Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Glassman, kurde. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. No. Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. Geralt chyba tego nie lubi. Tak. A nie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy tu chodzi o miłość? Nie twoja sprawa, facet. Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Coś mi się wydaje, że ten typek jest jakimś... takim bidnym magiem, ale coś będzie wiedział. To pytanie Lugarczyków, czy coś o Yennefer. Dobra. Ja wiedziałem, że coś z tym będzie. Już sobie wypiłeś? Nawet łyka nie wziąłem. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. O, kiciu. Nie będę tak służył. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Ale jesteś miękka fryta. Związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. O. Czesław, Leszko, odstąpcie. Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę. No coś mi się kurna nie wydaje. Ało, ej. No tak się broni. Wyrwać mnie. Ale ja mocny jestem. Ale jak klepę. Mogę... O ty śmieci, oś tam. Miło było. Dobra. Thanks. Płotka. Uciekamy z tym. A co to jest? Czemu nie mogę się nie znać? Okej. No, ciężko. Prześpiewki nie powtórzysz nikomu. Mniejsza wszystko. Jakieś te, tak? Questy. Gdzie tutaj chyba, nie? Tak, to są questy! Poboczniaczki! Kaer Morhen. No, ażech zakończył tych misji. Cholera. No, obejrzyj mi te wszystkie znaczniki. Spokojnie, mi nic! Co tu się stało? Aqua
chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Szczery kuźnik. Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko. Nie, no lubię krasnoludy. Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół wieczora. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać. Gnują na mój widok. A teraz to... No nie fajnie, panie, fajnie. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. Thanks, bro. Dobra. Ja chcę sobie to zadanie zrobić, bo wydaje się być fajnym. Wydaje się być fajnym zadaniem. Zrobię sobie pracę i upoluję niedźwiedzia. No, młody, kurde, fantazję masz. Coś to jest? Halo. O! Ślady butów. Męskie. Duży rozmiar. To łatwiej będzie znaleźć, tak? Rozumiem. Smród ludzkich szczyn i wódki. Może to jakiś Rosjanin był. Dobra, w tę stronę, tak. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. No jak po pijaku, kurde. Człowiek po pijaku tak potrafi myśleć. Nieźle. Nie, bo tutaj nie ma tych śladów. No nic. Tu wyszedł? O. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce. Ale zdołał uciec. Z utopce, ale ja się chcę pobić z utopcem. Pierwszego potwora zabiję. Nie ma żadnych utopców. Z tego wszystkiego zgubił buty. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Kurde, chłopiec, takie rzeczy potrafisz określić. Opowiadała, że kiedyś jak kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten to... Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Okej. Tutaj coś słyszałem? Nie. No, witam. Ślady pazurów utopca. To musi być on. Magiczny człowiek potrafi znikać. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? No bardzo źle, bo jak krasnoludy masz przesrane. Dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Nie mam odwrotu. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. Pewnie kowal mi na więcej.
Come at me, bro. Chętnie się rozruszam. No, daj go. Ale proszę go pizgać porządnie. Coś, jak ty się nazywasz? Nie pełka. Jezu, hop. Ale Geralt, Geralt. Ej. Nigdy się nie nauczycie. O kurde. O, ale dostaję porywa. No, ewidentnie najlepszym tym. Jak na razie to mnie obija strasznie, to mi się nie podoba. Ale, ale mnie stuk, kurde. Przestań! Poddaję się cholerom! Nóż mi złamałeś! Ale nie nogi, więc pójdziesz ze mną do kowala i dobrze radzę, już bez numerów. O, jest domina. Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, wyli, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówię wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. No toś se młody nagrabił. Teraz to cię dopiero we wsi polubią. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. No. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek. Że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. Dzięki. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Okej, mogę coś uczyć tam? Witam stałego klienta. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Oho. Nie, no chyba nic nie muszę na razie tak bardzo dobrze. Zatrzymałeś się. Nie no, na razie nic nie muszę naprawiać. Bywaj. Ja 20 nowigradzkich koron. Zawsze spoko. I o to mnie chodzi. I teraz tak się zastanawiam, czy już kończyć odcinek, czy... pójść się na... Dobra, tak już na koniec odcinka powinno pierniczać się z litowcem. Dobra. A ja zupełnie znaczy. Nie. Hola, jest tam kto? Lutowce przy wodzie powinny być. A tam to jest. To sarna. No to proszę mi dać. No ale jesteś paskudny. Widzę, że był tamtym. Dobrze. Okej. Wpis w bestie, że też mi kurna sam bestie znalazłem. Dobra, zrób. Ja się najpierw nie czuję, że wilki zabijam, bo psa mam. Okej. Z krzaków zebrałem milka. Ale proszę mi dać tutaj utopcza. Utopiecz. Czy jest wysoko? Płotka. Nie, dobra, jak on jest tak daleko, to mi się nie chce. Szybciej, bo sam nie będę wiedział. And running. What a jump. Widział to każdy. Mm-hmm.
No jestem Wiedźminem i jeszcze przez pół godziny ponad nie zabiłem żadnego potwora. Żadnego, kurde. O, co to? Zwarg. Tu się chyba, kurde, władca pierścieni pomyślę. O kurde, coś to mylę. Dobra, nie. Taką walkę to się nie udaje. Płotka, co ty tu robisz? A może walczyć? Chcesz? Puszczą silne uderzenie, zapomniałem. Aż tu. A może... Może mogę ci tak, kurde, dupę przyjarać, chodź tu. No, come at me. Chodź. No spierniczył, no, co za gnoj. Dobra. A coś tam było, strzeżony skarb jakiś. Gdzieś tam było, proszę państwa. Chłopaki, dupę. I co, pas? W wodzie moczył. Ja cię kurna se spalę. Ja cię tu kurna spalę. Daj mi chwilę. Daj mi chwilę, was wszystkich zjadę. Okej? Okay. Co zrobiłem? Płotkę przyzwałem. Dobrze. Jestem zwycięzcą! Yeah, fajerwerki! O kurde, to się pali. Jest więcej takich rzeczy? Została chemiczna. No to kurde, jak mogę wybuchać rzeczy? No, panowie. Rozmawiaj z dowódcą. Obserwuję cię, Nordlingu. Czego chcesz, przybłędo? Panowie, pompeczki robicie? Bardzo. Nordlingu. A co? Co ty ode mnie chcesz? Ja się bardzo grzecznie zachowuję. Mówię, przebiegam przez barierkę. Enmidete est tua presa. Jakie? Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. No okej. Ja takiego pozwolenia nie mam. Coś mogę zrobić? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży! A ja sobie nie. Nie, to mogę coś tutaj... Co to? Coś jest? Oreny! O, miecz znalazłem. I orzech se znalazł miacz. A co to jest? Miecz z Dorian. No, jak lepszy, to biorę. Wiedźmiński miecz cały, to takie słabe to jest. Jak ty przeszywa nic, Jezu, nie. Co to jest? Przytrzymaj i porównaj. Nie, więcej na obrażenia ten od potworów. A ja myślę, że się głównie będę borykał z potworaczami. Nie, Geralt, kurna! Noż was chyba popieściło coś.
No nie, no dajcie kurde. Dobra. Już to mi pisało już, halo. God damn it. Zoniku. Dobra, ten odcinek nie był jakiś bardzo porywający, ale no cóż. O, podejdziemy sobie do nich. Ci z buta, kurde. Co, zrobisz mi coś? Zrobisz mi coś? Nie odejdę. No. Sam się. Rozmawiaj z dowódcą. A ty jesteś dowódcą. Dobra. To proszę państwa, tutaj zakończymy odcinek, bo zlamiłem, przepraszam, nie wyszedł mi skok, a Bogera nie biegać, kurde, przywołanie konia. Dobra. Więc żegnam się z nami bardzo serdecznie. Ja i Geralt. Co tu się wyrabia? Aha, mogą mnie pobić, tak? Fajnie, dzięki. Tylko pięścią machnę, dajcie spokój. Żegnam się ja, no i Geralt. Także na razie.